Popracowałam w jednej przychodni, popracowałam w drugiej. Byłam już w pewnym momencie pewna, że to jest to, co chcę robić. Dostałam się na specjalizację z medycyny rodzinnej, natomiast coraz bardziej uwierało mnie to, jak ciężko pracuje się w systemie pod względem ilości pacjentów. Małej ilości czasu na pacjenta, bardzo ograniczonych możliwości diagnozowania w poradni lekarza rodzinnego i częstego takiego odczucia związanych rąk. Cześć, tu Blanka Tichoruk, czyli Cała na Biało. Zapraszam Cię do spędzenia ze mną najbliższej godziny. Gwarantuję, że zostaniesz moją wirtualną koleżanką, ale kolegów też przyjmuję. Partnerem podcastu jest rodzinna marka DAK. Skórzane torebki szyte od 30 lat w Lublinie. Dzień dobry, Kasia Woźniak, Blanka Tichoruk, całe na biało, z liliowym twistem. Dzień dobry. Podkręcamy trochę kolor Podkręcamy. na wiosnę. W wiosenną stronę, dokładnie. Kasia Woźniak, czyli młoda lekarka, mama i bizneswoman. W internecie postawiła na pokazanie ludzkiej twarzy medyka i nie bojąc się ocen innych, pokazuje swoje życie bez unikania trudnych tematów. To Kasiu, jaka jest ta ludzka twarz medyka? Ludzka twarz medyka jest taka, że medyk się też myli, i medyk też ma słabsze dni, słabsze chwile, i ja bym tu trochę polemizowała z tym, co powiedziałaś, że ja tak bardzo unikam. E, nie unikam trudnych tematów. A ja nie? myślę, że trochę unikam, bo przez to, że tyle lat już działam w internecie, to wiem, jakie tematy e, tak elektryzują publikę, jakie mogą nie być dobrze przyjmowane. I faktycznie w e, tematach stricte medycznych mhm. to tutaj e, nie mam wątpliwości. Jakie, um, jakie tematy poruszać, nie mam wątpliwości, co w nich mówić. Tutaj kieruje się wytycznymi, natomiast odnośnie życia prywatnego, no to tutaj są rzeczy, które zachowuję dla siebie. A i tak czasami nawet najmniejsza rzecz potrafi zelektryzować ten Instagram, i burza w komentarzach może się wywołać od czegoś, o co byś nawet nie podejrzewała danego materiału. To prawda. To w takim razie powiedz mi, który z takich dotychczasowo poruszanych przez Ciebie tematów był najcięższy? Taki, który właśnie może jakąś falę hejtu wywołał, a może coś się zmieniło, może Twoje postrzeganie do pewnego tematu się zmieniło po tym, jak zobaczyłaś, jaki był odbiór Twoich odbiorców. Takim tematem, który. i taką, taką chwilą, którą bardzo negatywnie wspominam, był pierwszy hejt, mhm. e, gdy, gdy na mnie spadł, nie byłam na to zupełnie gotowa. I temat wtedy wydawał mi się, że nie jest kontrowersyjny. To ale to były to szczepienia. Ach, no to już rozumiem, że tutaj można się rozpłynąć w tym temacie, bo wiem, że nawet jest dużo takich grup dla młodych mam, i tam często podają takie opinie mocno kontrowersyjne. I wiele osób deklaruje, że dzieci nie będzie szczepić. Um, to prawda, niestety z roku na rok. Um, te głosy, szczególnie w internecie, są coraz bardziej nasilone. Jest grupa ludzi, która w internecie jest bardzo aktywna i tak naprawdę nam to też poniekąd zakłamuje ten obraz, bo w ogóle społeczeństwa nie ma aż tak wielu osób wątpiących. Mhm. Natomiast w internecie te, które mają wątpliwości, to wyrażają je. Podwójnie. I kreują się na taką wielką grupę, która tworzy chyba taki efekt kuli śnieżnej, i ludziom się wydaje, że to już jest taki naprawdę duży problem. A to jednak są jednostki, które tak, tak. mocno chcą te swoje zdanie przeforsować, że jest tak, bo przeczytałam taki artykuł i właśnie tutaj od razu wchodzę w taki temat. Czy nie czujesz trochę takiej złości, że ty jako osoba wykształcona masz tą wiedzę medyczną dużą, rozległą, cały czas ją pogłębiasz, że takie osoby, które tej wiedzy nie mają, a kreują się, że ją mają, czasami są bardzo bardziej wysłuchiwane przez społeczeństwo niż osoby, które naprawdę się na tym znają. Nie czuję w tym temacie tutaj żadnej krzywdy i nie czuję e, żalu. Mhm. E, natomiast wydaje mi się, że wiem Skąd to się bierze? Bo dużo ludzi jest zawiedzionych tym, jak wygląda w Polsce system opieki zdrowotnej. Dużo ludzi trafiło na lekarzy czy na innych medyków, którym brakowało empatii i ten swój żal i frustracje wylewają w internecie. I wtedy trochę wolą zaufać wyszukiwarce Google, która będzie ich lekarzem? Czasami tak, ale to, czego szukają w internecie najbardziej, to takiego Medyka kozła ofiarnego, i tu mhm. wkraczam ja. <laughs> dobrze, dobrze. Ka Kasiu koźle ofiarny. Marka Dag przygotowała dla Was niespodziankę. Kot rabatowy minus 5% na hasło podcast. Torebka idealna już na Ciebie czeka. Dalej lecimy. Tak, jesteś młodą lekarką i mówisz, że zafascynowałaś się profilaktyką zdrowia i wpływem stylu życia na organizm. Ostatnio na Twoim Instagramie widziałam takie ciekawe treści, które poruszały taką sferę, też dosyć prywatną, lekarza jako osoby, która. Lekarz musi być osobą, który żyje w taki sposób, jaki zaleca innym. Tak. I co, co się z tym wydarzyło? Czy ty uważasz, że to jak jest... zalecasz zdrowy styl życia, ćwiczenia, dobra dieta, to ty również musisz tym żyć? Powinnam. Mhm. I teoretycznie e, lekarze są do tego zobligowani. Teoretycznie w kodeksie etyki lekarza jest zapis, że lekarz powinien dbać zarówno o styl życia, jak i o środowisko. E, natomiast no, w praktyce no, przecież są lekarze, którzy... Palą papierosy. Są lekarze, którzy chorują na otyłość. Są lekarze, Dokładnie. którzy pracują tak dużo, że o zdrowym odżywianiu czy o ćwiczeniach, no to zapomnieli 30 lat temu. No, ja nieraz um. byłam na wizycie lekarskiej i lekarz <gryw> miał taki brzuch, że z za biurka widziałam <gryw> to osiągnięcie. Także chyba coś nie zawsze jest to stosowanie się do tej teoretycznej kwestii bycia lekarzem. Bo do tego nie da się stosować. Mhm. Da, to znaczy, to znaczy, powinniśmy to robić, powinniśmy się starać. I ja mhm. też się staram, natomiast no, nie da się być takim złotym i idealnym zawsze. I każdy ma dni, gdy sięga po fast food, a. Um, tutaj kluczowy powinien być umiar mhm. i to, co ja staram się pokazać, to też takie zdrowe podejście do tego, bo fajnie, jest zdrowe żywienie, jest aktywność, ale no zdarzają się potknięcia i to jest normalne, to się zdarza u każdego. Ważne, by po tym potknięciu następnego dnia wrócić do w miarę normalnego żywienia i nie kontynuować tego, nie traktować siebie jako osobę, która już odniosła porażkę i teraz to już po prostu... Wszystko A to bardzo stracone. często jest taki efekt, bo jednak ludzie łatwo się poddają i jak już tak się poddadzą, to dobrze się żyje w tej, na tej drodze poddania. Ciężko jest znów wrócić na tą dobrą, no ale cóż, to chyba właśnie trzeba takich osób, które będą cały czas ludzi edukować, trochę edukować, dobrą, tak. trochę przypominać. Lekarze też mają takie gorsze momenty. Też mają e, chwile, gdy jest dużo stresu, gdy ten stres może zajadają, każdy inaczej sobie z tym radzi. Natomiast jako lekarze obecni w internecie, myślę, że powinniśmy chociaż trochę zwrócić uwagę, by dzielić się z, w ty, z tym um, w taki rozsądny sposób i nie pokazywać, um, ok, możemy pokazywać czasami swoje błędy, ale zaznaczyć, że to nie jest moje żywienie codziennie. Mhm. To nie jest um, nawyk. Natomiast to się zdarza, a potem wracamy na te normalne, zdrowe tory. A czy czujesz czasami takie obciążenie, że pacjenci wymagają od tego, tego od ciebie, żebyś była właśnie takim idealnym wzorem? Czy nie jest czasami ciężko być super mamą, super lekarzem i jeszcze wszystko dookoła siebie ogarniać i być wzorem? Mam wrażenie, że stricte pacjenci w gabinecie czy podczas konsultacji lekarskich nie, natomiast obserwatorzy bardzo tego mhm. wymagają. Bo I niech tutaj chyba czekają faktycznie na potknięcie. Czuję. Część tak. Część faktycznie śledzi tylko po to, by w dogodnym momencie wbić w szpilę. Natomiast dużo osób wydaje mi się, że też kibicuje, mhm. ale każdy ma gorsze momenty. No I tak. bardzo. No, jak to jest choć... do, dobre miejsce, prawda? Żeby te tak, swoje jest dobry, gorsze momenty pokazać. To jest pokazać. Dobry, dobry moment, często, dobry czas, łatwość w tym, żeby y, tę swoją złość na kogoś zrzucić y, właśnie w internecie. No, ale przejdziemy teraz do momentów bardziej celebracyjnych, bo o, pięć lat super. temu skończyłaś studia, studia lekarskie, co jest wielkim wyczynem. Ja szczerze podziwiam wszystkich lekarzy. I mówiłaś, że następnie przez rok odbywałaś staż lekarski, po którym rozpoczęłaś pracę w podstawowej opiece zdrowotnej. A co ze specjalizacją w takim razie? W pracy lekarza po studiach niezbędny jest taki okres, gdy pracujemy w szpitalu, mhm. pracujemy na różnych oddziałach, trochę pracujemy też w przychodniach, żeby poznać różne specjalizacje. Później mm, mamy egzamin. I na podstawie tego egzaminu możemy ubiegać się później o przyjęcie na różne specjalizacje. Mhm. Niestety ze specjalizacjami jest tak, że jak się już zacznie, no to później dosyć trudno jest zmienić. My czasami możemy nie być pewni. I tak było u mnie. Ja zdecydowałam, że najpierw pójdę do podstawowej opieki zdrowia, do poradni lekarza rodzinnego. Popracuję, bo wydaje mi się, że to jest dla mnie dobra droga. Mhm. I... Zobaczę, czy mi się to będzie podobało. Czyli chciała być takim, chciałaś być wtedy takim lekarzem, jak na przykład człowiek się źle czuje, dzwoni do ośrodka zdrowia, mogę się umówić na wizytę tak? I, i idę wtedy do Kasi. Coś takiego. Chciałam być mm -hmm. taką współczesną Dr. Queen. <grym> <Okay>. <grym> no to dobrze, ambitnie. <grym> Natomiast no, tutaj popracowałam w jednej przychodni, popracowałam w drugiej. Byłam już w pewnym momencie... Pewna, że to jest to, co chcę robić. Dostałam się na specjalizację z medycyny rodzinnej, natomiast coraz bardziej uwierało mnie to, jak ciężko pracuje się w systemie pod względem ilości pacjentów, małej ilości czasu na pacjenta, bardzo ograniczonych możliwości diagnozowania w poradni lekarza rodzinnego i częstego takiego odczucia związanych rąk. Bo ja wiem, co z tym pacjentem powinno się dalej wydarzyć, natomiast, żeby on poszedł na to badanie, to musi zaczekać rok. Dokładnie. I w tym momencie, gdy już miałam ciepłe krzesełko gotowe mhm. i teoretycznie dostałam się na specjalizację, to ja jednak zdecydowałam się jej nie podejmować i poszukać trochę innej drogi, drogi, która umożliwi mi. Bardziej swobodną pracę, bardziej swobodne diagnozowanie i pozwoli to lepiej połączyć też z życiem prywatnym. Um, bo ostatnie miesiące, jak pracowałam na NFZ, dziennie przyjmowałam między 50 a 70 osób, i to um, już nawet po kilku miesiącach czułam, że to jest coś, co mnie wypala jako mhm. lekarza. A czułeś taką bezsilność czasami, bo ja jak patrzę, no mam babcię starszą, prawda? Jakby nie raz rejestrowałam ją właśnie ze z skierowania do jakiegoś lekarza na NFZ i słyszę, że no termin to jest za rok, za pół roku. Każdy pacjent to jest jednostka, którą myślę, że no dobry lekarz chciałby się zająć od początku do końca, przeprowadzić chyba przez tą drogę, którą jest choroba, a nawet diagnostyka czasami, bo przecież to trochę czasu zajmuje. Każda taka osoba jest właśnie jednostką. Rozumiem, że taką małą sprawczość czułaś pracując w przychodni. Zdecydowanie tak. Um, oczywiście też jako lekarz powinniśmy trochę dystansować się od tego, mm -hmm. bo podchodzenie za blisko. Do każdego pacjenta też bardzo negatywnie wpływa na psychikę lekarza, i tak się nie da. Wyobraź sobie, że masz takich 50 osób, które spotykasz każdego dnia, i każdemu chcesz pomóc, i niektórym da się pomóc bardzo łatwo, wystawiając jedną receptę, ale żeby pomóc innym, to jest już długotrwały i skomplikowany proces. Nie do końca da się to zrobić. I mm, tutaj trudne jest to, by jednocześnie. Być dobrym, empatycznym lekarzem, być z tym pacjentem, ale też w ramach swojej pracy, a po pracy mieć. Mm -hmm. Czas na takie wolną głowę. Myślę, że to jest duży problem w przypadku takiego zawodu. Żeby zachować higienę pracy, o której teraz tak często się mówi. Ludzie pracujący w korporacji, no wracają do domu, odcinają się. A żeby być lekarzem, który ma jeszcze swoje życie, spędził kilka godzin na diagnozowaniu, na leczeniu, na pewnie spotykaniu się z ciężkimi przypadkami nieraz, wraca i na przykład chce cieszyć się czasem spędzonym ze swoimi dziećmi. To jest ciężko oddzielić. Bardzo ciężko. A miałaś kiedyś takie sytuacje, że po prostu wracałaś z pracy do domu i już nie chciało ci się robić nic? Mm. Miałam sytuację, że siedziałam w samochodzie pod domem i byłam tak zmęczona, że nie byłam w stanie pójść do domu. Mm. Hm. No po Podziwiam nadal wszystkich lekarzy i myślę, że po dzisiejszej rozmowie jeszcze bardziej będę podziwiać, ale teraz cofniemy się do samych początków. W dzieciństwie wcale nie chciałaś być lekarzem, chciałaś być strażakiem, chciałaś jeździć na czerwonym sygnale wozem z drabiną. Chciałaś, Oczywiście, ale to jeszcze nie jest wszystko, bo Twoja głowa była widzę, że zdecydowanie duża jak na taką młodą osobę. Uwaga, jeszcze miał być architekt, prawnik, modelka, malarka, prezydent. Yy, każdy to po, kolei, każdy po kolei. Każdy yy, po kolei. Ja dalej chcę robić dużo różnych rzeczy yy, i to mi się nie zmieniło. Bardzo lubię. Mm, takie wyzwania. Mm -hmm. Na przykład rok temu postanowiłam, że ja chcę nauczyć się jeździć na motocyklu. No i nauczyłam się, zrobiłam prawo jazdy. Um, w, aktualnie mam jeszcze inny pomysł, o którym jeszcze nie chcę mm -hmm. mówić, e, związany już bardziej z medycyną i z tym, mm -hmm. co robię e, na co dzień. Natomiast bardzo lubię taką różnorodność w życiu codziennym. No i to, jak pracuję teraz, Bardziej mi to umożliwia. Czyli widzę, że to nie opuściło Cię, bo wyczytałam, że trenowałaś Aikido, grałaś na gitarze, byłaś tak. zawsze taką aktywną osobą? Tak. Ale skąd to się wzięło? Tak, byłaś wychowana przez rodziców, którzy nie. gdzieś się zawsze na te zajęcia dodatkowe wypychali, czy Ty po prostu byłaś taką kasią, która chciała zrobić wszystko w życiu, w ogóle dotknąć każdego obszaru, wszystkiego spróbować? Ja chciałam wszystko, mhm. a jednocześnie moi rodzice byli w stanie mi to umożliwić. Także tutaj zbiegły się dwie rzeczy. I to w bardzo dobry sposób się zbiegły. A zdecydowałaś się wybrać ten kierunek lekarski w wieku 15 lat. Tak się zastanawiam, bo to jest ostatnia klasa gimnazjum, no już teraz nie ma gimnazjum, ale to jest dosyć młody wiek, bo ja pamiętam swój dylemat, jak szłam do liceum i dla mnie w ogóle. Było problemem to, żeby wybrać odpowiedni profil dla siebie. Mhm. Bo czułam się humanistką, ale stwierdziłam, że, a, no humaniści to wiadomo, nie jest nic tak docenianego, jak taki właśnie bardziej profil biologiczno-chemiczny, czy choćby, no, no jakiś z matematyką. E, czy ty nie czułaś takiego obciążenia na sobie, że w wieku 15 lat już wiedziałaś, co chcesz robić? Skąd to się wzięło? Mm, to jest dobre pytanie. Natomiast ja. Nie do końca wiedziałam, jak wygląda zawód lekarza. Mhm. Niestety u nas system jest tak skonstruowany, że trzeba wybrać wcześniej, bo żeby przygotować się u nas studia medyczne i do, do matur, no, to trzeba wybrać odpowiednio wcześnie klasę profilowaną Dokładnie. w liceum. A jest się wtedy nastolatkiem? Jest się wtedy nastolatkiem. To się dużo dzieje. Nie wie się nic. Ja nie miałam i nie mam rodziców lekarzy, więc ten wizerunek lekarza trochę był w moich oczach, no taki pochodził z filmów. Mhm. A wybrałam Myślę, dlatego że to była jedna z najtrudniejszych dróg, które wtedy e, widziałam i były dla, dla mnie dostępne. To naprawdę byłaś bardzo. Jesteś ambitną osobą. E, a tak się jeszcze zastanawiam, czy kiedykolwiek miałeś taką chwilę zwątpienia podczas, podczas tych sześciu lat na studiach, tych ciężkich sześciu lat, czy miałaś taki moment, że powiedziałaś sobie: no, Co mi do głowy przyszło? Ja wcale nie chcę być lekarzem. Tak. Ja przed każdym egzaminem. Czyli dosyć często takie kryzysy się zdarzały. Bardzo często to były bardzo stresujące studia, bardzo wymagające. Ja zawsze miałam wrażenie, że za mało umiem i przed każdym egzaminem uważałam, że na pewno nie zdam i na pewno po prostu ja sobie tutaj nie dam rady. Natomiast większość. Zdawałam. Bardzo dużo osób prosi Cię o jakieś randy medyczne. Typowo, o moja córeczka ma 38 i wymiotuje. A druga część Twoich odbiorców to są właśnie przyszli lekarze. Te osoby, które są teraz właśnie na, nie na studiach, tylko są na tym etapie, kiedy zastanawiają się nad swoją przyszłością. Często padają takie pytania, jak się do tego przygotować? Czy to trzeba mieć naprawdę jakieś takie nadzwyczajne zdolności, żeby przez te studia przejść? Co Ty wtedy odpowiadasz tym młodym ludziom? Doradzasz? Polecasz? Staram się, natomiast no, nie wiem, czy polecam. Chyba nie polecam. To jest decyzja, mhm. którą każdy sam powinien podjąć. Mnie zawsze tymi studiami straszono, że to jest coś bardzo trudnego, co nielicznym się udaje. Dokładnie. Mało kto sobie poradzi. Prawda jest inna. Jest trudno się dostać. Natomiast później na studiach, jak się jest wytrwałym, to się je przechodzi. Um. Także no, ja tego tak nie gloryfikuję, bo uważam, że Lekarzy mamy sporo. Każdy to przeszedł, każdy sobie poradził, i jak um, będziesz zacięta, to też sobie poradzisz, nawet teraz możesz podjąć taką decyzję. No, właśnie czytałam twoje wpisy na blogu, że tam były osoby też wiele starsze, które już tak. skończyły na przykład inne studia i zdecydowały się na tą drogę, to ja tym bardziej podziwiam. Tak, pamiętam, że gdy ja byłam na studiach taką osobą, która ze mną zaczynała, więc ja miałam wtedy około 20, 20 lat, mm -hmm. i studiowała ze mną pani, która miała już nastoletnie dziedzinę. Była po czterdziestce. I m, razem ze mną zaczęła i razem ze mną skończyła te studia. Później nasze drogi się rozeszły, także zupełnie nie mam pojęcia, co teraz robi, natomiast tak też została lekarzem. Czyli są takie przypadki inspirujące. Kasiu, będąc nastolatką, zanim pójdziesz. Na te studia, no to masz przecież te kilkanaście lat, wtedy się dużo dzieje. Wtedy są jakieś pierwsze miłości, pierwsze zawirowania w życiu, to są jakieś imprezy, to są spotkania z przyjaciółkami. E, czy na takie rzeczy były, był w ogóle czas? Mm, w szkole, w liceum tak, na studiach ja nie miałam tego czasu. No ja wiem dlaczego. <laughs> bo twoja przygoda ze studiami jest podwójnie skomplikowana, że tak powiem, znaczy tak. jest przepięknie skomplikowana, bo e, p, jesteś mamą, jesteś mamą i to, pod, to wszystko się wydarzyło podczas tych sześciu pięknych lat, ale od samego początku się zaczęło, prawda? Bo już na drugim roku byłaś w pierwszej ciąży, tak? E, to znaczy, no ja sobie zaplanowałam. E, mm. Studia mm -hmm. i rodziłam na wakacjach. Rodzi urodziłam po drugim roku pierwszego synka i po czwartym roku studiów na wakacjach drugiego synka. Wakacje były dla mnie takimi um, urlopami Urlopuć. wychowawczymi. Natomiast później od października po prostu wracałam na uczelnię. Po pierwszej ciąży miałam bardzo duże wątpliwości, czy to się uda, i uznałam, że spróbuję, a w razie czego wezmę dziekankę. No. A trzeba, trzeba było Cię motywować do tego, żebyś pozostała na studiach? Czy sama miałaś takie samo zaparcie, że dam radę, pokażę, że będę mamą i też mm. studiów nie przerwę? Miałam na samym początku wątpliwość, czy próbować, natomiast tutaj mój mąż mnie do tego zmotywował. Mm -hmm. Spróbuj, jak będzie źle, no to po prostu wrócisz za rok. Weźmiesz ten rok urlopu dziekańskiego, maluszek podrośnie, ty wrócisz. Ja zaczęłam i w sumie, jak zaczęłam, to już nie chciałam e, przerwać. Samo poszło, samo poszło. No, Wierzyć mi się nie chce. Już sobie wyobrażam te noce pewnie nie przeszpane. No nie ma coś było bardzo ciężko. Mhm. A nie polecam, jednym, jeśli ja chcesz malutać, <laughs> Nie polecasz w ogóle czy nie polecasz na studiach. Ech. Da się to zrobić, natomiast wymaga to bardzo wielu wyrzeczeń. Mhm. Bo widzę, że troszkę się chyba mogło zmienić. Na przykład w jednym wpisie wyczytałam, że mówiłaś o doktoracie, mówiłaś o czwórce dzieci. Tak. A teraz co tu się wydarzyło? Przepraszam. E, planowałam doktorat i czwórkę dzieci przed 30. No, skończę 30 a. lat w tym roku, także to się nie uda. E, zawsze wybierałam drogę, która będzie trudna, i, wy, i mm, na ten moment myślałam, że. Po prostu coś takiego, będzie takie najbardziej ambitne. Mm -hmm. To to będzie co? To czymś, co ja osiągnę i czym będę się chwalić. Później troszeczkę zmieniłam swoje podejście. Mm, teraz zdecydowanie więcej robię po prostu dla siebie. I robię rzeczy, które, um, które lubię, które mi sprawiają przyjemność. Nie do końca prowadzą mnie na ten szczyt sukcesu, ale po prostu są fajne. A to jest taki szczyt ustawiony przez ciebie? Czy ktoś ci wskazał może pewną drogę? Bo tak słyszę, że jakbyś chciała, jakbyś chciała komuś zaimponować. Czy to chcesz sobie zaimponować? Czy może są takie osoby, którym chcesz jakoś dorównać? Kiedyś chciałam i sobie, i wszystkim. Natomiast, no, tak jak tutaj widzisz, zmieniłam tą, tą mhm. drogę w tak zwanym międzyczasie. I teraz już bardziej robię to, co chcę. No to w takim razie, jak już mamy to omówione i te ciężkie czasy, to przejdziemy do czasu relaksacji. A bardzo wiem, miło. Że taki czas relaksacji to spędzasz z książką, więc jaką książkę każdy powinien przeczytać? Co możesz polecić? Nie spodziewałam się tego pytania i się nie mm. przygotowałam. <laughs> ja bardzo lubię takie trudne książki i ciężką lekturę. Ehm, na przykład. Jakiś czas temu czytałam książkę Dar. Nie jestem w stanie przywołać autorki, natomiast, jej imienia i nazwiska, natomiast jest ona um, psychoterapeutką, która w dzieciństwie była w obozie koncentracyjnym. I bardzo fajnie opisuje to, um, jak po takich trudnych przeżyciach sobie radziła, no i tą historię później swojej drogi medycznej mhm. po takich wydarzeniach. Książka, którą czytałam w tamtym tygodniu, miała tytuł. Widzę samą ciężką lekturę tutaj przywołam. Właśnie taki paradoks. <grymme> tak. <grymme> <grymme> nie wiem, czy dobrze tutaj powtórzę tytuł. Cieszę się, że moja matka nie żyje. Wydaje mi się, że tak brzmiał. Jest to opowieść celebrytki bardzo znanej w latach dwutysięcznych w Stanach Zjednoczonych, która zmagała się z zaburzeniami odżywiania. Mm -hmm. A teraz czytam Medycyna i wojna. I jest to taka powieść troszeczkę historyczna. Bardziej może nawet reportaż, a nie powieść o tym, jak Konflikty zbrojne wpłynęły na rozwój medycyny, bo wbrew pozorom um, wymusiły duży postęp. Ale To powiem ci, że teraz mnie zszokowałaś, bo można dużo wyczytać um, o, o sobie z tego, co czyta, jak spędza czas wolny. Więc teraz jestem bardzo zdziwiona, bo na pewno Twój zawód jest ciężki. Myślałam, że jak przyjdziesz z pracy i jest taki kompletny relaks. Widziałam sobie historii zwany z książką, to myślałam, że to jest jakaś taka lekka, fajna powieść. A tutaj konflikty zbrojne. Ale naprawdę cię to odstresowuje, relaksuje, Ech. resetuje. Jak czytam takie książki, to one są tak. Wymagające i ciężkie, że jestem w stanie skupić się tylko na tym. W momencie, mhm. gdybym czytała zupełnie lekką lekturę, myślę, że moje myśli nadal krążyłyby w okolicy pracy. Czyli wcale nie miałby takiego działania, jakie powinno mieć. Wybieram rzeczy, które wiem, że tak mnie zaintrygują mhm. i tak tutaj um, zmuszą do myślenia, że nie będzie przestrzeni na analizowanie tego, co dzieje się w pracy i co powinnam zrobić jutro. Kochasz również podróże? Bardzo. I w podróży też rozumiem, że zabierasz książki. Tak. To pochwal mi się, gdzie się teraz wybierasz. E, jadę do pracy. Tak. <laughs> Jadę na... Podróż służbowa. Tak, to jest podróż mhm. służbowa, bo oprócz tego, że jestem lekarką i pracuję jako lekarz, prowadzę przychodnie, to jeszcze prowadzę markę biżuteryjną i jadę aktualnie na targi biżuterii do Monachium. To bardzo się cieszę, że to pytanie padło, bo idealnie mi otworzyło taką furtkę teraz do tego świata drugiej Kasi, Kasi, która prowadzi markę Katies, w której jest i modelką czasami, ale też pewnie działa na Instagramie i też próbuje promować te swoje produkty. Jak już mówiłam, ty trenowałaś Aikido, grałaś na gitarze, chciałaś być tym, tamtym i jeszcze innym, czyli też poszłaś w taką stronę biżuteryjną, a może jubiler jeszcze? Trochę poszłam w taką stronę dzięki temu artystyczną, co też zawsze bardzo mhm. lubiłam. Też umożliwiła mi taki rozwój biznesowy i marketingowy. Kiedyś rozważałam też jako studia marketing i zarządzanie, także tutaj realizuję zupełnie inne kompetencje i inne mhm. rzeczy niż w takiej pracy medycznej. Ale to jest marka rodzinna, prawda? Twój tata ci pomaga, tak. znaczy tworzy tą biżuterię. Mój tato zajmuje się produkcją e, i, i zajmuje się tym od wielu lat, natomiast w pewnym momencie uznałam, że okej, okay, robi fajne rzeczy, to zróbmy coś nie dla kogoś, tylko zróbmy coś naszego. Zróbmy nasze projekty, zróbmy naszą markę. E, I Katie's założyłam ja z mężem, e, a mój tato jest naszym producentem. Producentem. A to może właśnie byłaś taką córeczką tatusia i to tata cię inspirował do tych wszystkich aktywności? Trudno mi powiedzieć. Na pewno mój tato też zawsze bardzo dużo różnych rzeczy w życiu robił. Na pewno dał mi możliwość. I gdy ja mówiłam, ok, za tydzień chcesz zacząć uczyć na, grać na gitarze, to następnego dnia przychodził do domu z kupioną gitarą. Mhm. Tak jak już mówiłaś, miałaś możliwości do tego, to trzeba doceniać, być wdzięcznym. Twoja mama urodziła twoją. Twoje najmłodsze rodzeństwo, nie wiem, czy siostra czy brata w wieku 38 lat. Tak. Ty swoje pierwsze dziecko urodziłaś w wieku 21 lat, a to twoja prawda. mama w wieku 23. Jak ty byś się na tej osi czasu umiejscowiła? Czy nie żałujesz takiej decyzji o wczesnym macierzyństwie, czy może byś chciała podejść do tej granicy 30, bo z tego co wyczytałam z Twoich materiałów, to do 35 jest jeszcze bezpiecznie? Zdecydowanie, ten wiek się przedłuża, więc tak naprawdę kobiety decydują się na pierwsze dziecko i na każde kolejne. Ciąży coraz później. Um, można to robić, to jest bezpieczne, natomiast no, też w pewnym momencie um, wzrasta ryzyko um, wad u, um, i chorób u dziecka. Mhm. Na pewno pod względem takim medycznym i biologicznym zdrowiej jest wcześniej. Natomiast pytanie, czy nasza psychika jest na to gotowa? Czy jesteśmy w stanie podołać temu finansowo i tak po prostu życiowo? Ja nie żałuję tego wczesnego macierzyństwa, natomiast ogromnie trudne było połączenie go z tym czasem studenckim. Kto był wtedy największym wsparciem dla ciebie? Mój mąż. A często korzystałaś z babci, tak zwanej babci, która była opiekunką? Pewnie dla niektórych to będzie często, dla niektórych to będzie rzadko. W weekendy. Myślę, że co drugi, mhm. co trzeci weekend korzystałam z takiej pomocy. Kiedy trzeba było się skupić na nauce, pewnie. Często tak. Mhm. E, macierzyństwo nie jest lekkie, słuszne twoje słowa, ale większość trudności mija z wiekiem dzieci. Ze starszymi dziećmi robi się trochę łatwiejsze. Dalej tak uważam. Moje dzieciaki mają teraz 7 i 9 lat. To już są super samodzielne, prawie dorosłe chłopaki. Jak o tym mówię, to niektórzy mówią, że duże dzieci, duży problem, jeszcze zobaczysz, że będzie bardzo ciężko. No ja mam nadzieję, że nie będzie bardzo ciężko. I uważam, że z takimi starszymi dziećmi dużo więcej można robić, dużo dalej można pojechać i lepiej można się udogadać. Także Stają się takimi towarzyszami życia? Troszkę tak, natomiast no też trzeba do tego tak z głową podchodzić, ale mamy więcej po prostu opcji i możliwości. A jakie było takie największe wyzwanie, które postawił przed Tobą świat jako mama Kasia? Hmm. Myślę, że bardzo trudne było dla mnie i dalej są momenty, gdy idę do pracy i akurat tego dnia przyjmuję pacjentów, zajmuję się chorymi, natomiast wiem, że moje dziecko jest chore w domu i wolałabym być przy tym swoim chorym dziecku i to jest takie trudne. Mhm. W takim razie teraz mam takie pytanie, bo obserwuję sobie, to może taka będzie lekko kontrowersyjna strona. Obserwuję Instagram, obserwuję co tam się dzieje i bardzo dużo właśnie osób, które udziela się. To jest bardzo dużo takich Insta Mam. Insta Mam, które tak jak już zaczepiliśmy ten temat w kontekście szczepionek, wie wszystko o wszystkim. Czy nie jest trochę tak, że żyjemy od. Trendu, że pokazujemy na Instagramie mamy, które. Macierzyństwo jest idealne, macierzyństwo jest wspaniałe i w ogóle obraz tam w piórka jest wspaniale, do takiego drugiego maksimum, że jest naprawdę ciężko. Jest, nie, ma, nie ma takiej dobrej strony macierzyństwa. Jest bardzo, bardzo ciężko i proszę tutaj nie mydlić oczu przyszłym mamom, wcale nie polecam. Czy naprawdę jest tak albo tak? Czy nie ma jakiegoś złotego środka w macierzyństwie? Jest raz tak, a raz tak. A, czyli, czyli to w sumie to tutaj jest, nie jest bardzo bez, bezpodstawne. To jest taki roller coaster, hmm. macierzyństwo. Także daje dużo spełnienia, dużo radości, ale też bardzo dużo trudów. Czyli może być super fajnie i za kilka godzin, bo nie mówię, że na kolejny dzień, ale za chwilę może, może być bardzo być, ciężko. Może być zmiana co 15 minut, szczególnie gdy mamy etap um, takiego zbuntowanego dwu czy trzy, czterolatka. Hmm. Um, gdy jeszcze. Mm, pokazuje się już pewna niezależność u tego dziecka. Ono już chce postawić na swoim, chce wyznaczyć granice, ale jeszcze nie do końca jesteśmy w stanie się z nim dogadać. Ciężko pewne rzeczy przetłumaczyć. Bardzo. A czy ty byłaś grzecznym dzieckiem? Słuchałaś się rodziców? Um, mam trójkę rodzeństwa i podobno z naszej czwórki ja byłam najgorsza. Oh. <laughs> nie posądzałam się o to. No widzisz, ale zaskoczenie. Zaskoczenie. Jak tak do, dokuczałaś rodzicom? Co, tak płakałaś często. E na pewno byłam bardzo upartym dzieckiem. I taki upór został z tobą do teraz? Tak. Tak, no tak. Teraz aż mam takie przyświty, bo od kilku dni oglądam cały twój kanał na YouTube. Wszystko śledzę, każdy post na blogu. I pamiętam, że powiedziałaś tam, że jak komuś się wydaje, że jest uparty, to ja na pewno jestem sto razy bardziej uparta niż ta osoba, która uważa, że jest uparta. Myślę, że tak. Na pewno są gorsze przypadki ode mnie, ale no mam tą cechę bardzo mocno zaznaczoną. A czy ta cecha zaprowadziła cię kiedyś w niezbyt przyjemne miejsce, że tak się na coś uparłaś, a to zdecydowanie nie wyszło i musiałaś odżałować swoje. Tak. I co to było? I może dzisiaj o tym nie rozmawiajmy <laughs> dobrze, czyli rozumiem, że sprawa konkretna. No to proszę pracować, Kasiu, taka porada lekarska <laughs> z drugiej strony. Znalazłam bardzo ciekawy, znaczy nie wiem, czy bardzo ciekawy, ale znalazłam taki artykuł z początku tego roku. Gazety Wyborczej e, o lekarzach, którzy funkcjonują w internecie. Mama ginekolog, mama lekarz czy mama i stetoskop. Jak influence, influencerzy medyczni walczą o obserwujących i rynek. Doktor Google przestał wystarczać. Do walki o uwagę pacjentów ruszyli influencerzy medyczni. Z reguły są oni lekarzami lub wykonują inne zawody medyczne. Czy ty czujesz czasami się atakowana przez internet, przez może właśnie dziennikarzy, przez jakieś programy, które trochę, że tak powiem, obniżają wartość zawodu, jeżeli Rozwija się on w jakimś stopniu też na Instagramie? Pokazujesz to, jak bycie lekarzem wygląda na Instagramie? Pokazuję, natomiast nie uważam, by to coś umniejszało i, i psuło. Natomiast jestem, mam poczucie, że jestem dosyć daleko od, od prasy, od telewizji. Em, Występuje głównie na swoim kanale, Instagramie i na YouTubie, i dzielę się tym, co ja uważam za słuszne. Mm. Więc nie, nie wiem, czy odpowiedziałam w pełni na Twoje pytanie. Nie, jak już zaspokoiłaś moją ciekawość do pewnego stopnia, czyli rozumiem, że lubisz mieć kontrolę nad swoimi treściami, nad tym, co wypuszczasz. Czy to dlatego, że te tematy no nie są takie błahe, to są tematy, które tyczą zdrowia, czyli konkretnej kwestii w życiu człowieka. Czy to właśnie buduje w Tobie taką odpowiedzialność, że musisz brać odpo odpowiedzialność za to, co przekazujesz? Zdecydowanie. I um, zawsze, gdy przygotowuję jakiś okay. temat, to nawet jak mi się wydaje, że ja już o tym wiem, mhm. to i tak czytam, i tak sprawdzam yy, i bardzo ważę te słowa odnośnie kwestii medycznych, yy, gdy się nimi dzielę. To można z tego artykułu tylko taką pozytywną, jeszcze ostatnią rzecz wyciągnąć, że jesteś trzecią najpopularniejszą lekarką w internecie. No i to chyba jakieś stare dane. Nie, no naprawdę. Pierwsza jest mama ginekolog, drugi jest doktor Falecki i trzecia mhm. jest Kasia Woźniak. Bardzo mi Naprawdę. Mi miło. No, mówię ci, od stycznia 2023 roku ten artykuł powstał. W takim razie pytania jeszcze były takie trochę od Twoich obserwatorów, trochę przeszukałam. Jak jest z czasem wolnych na studiach lekarskich? Czy naprawdę nie ma nic poza nauką? Myślę, że w moim przypadku, gdybym nie miała dzieci, no na pewno byłby ten czas wolny. Mhm. W momencie, gdy studia łączymy albo z rodziną. Albo z pracą, bo jest grupa studentów, którzy pracuje. I wśród moich znajomych były osoby, które udzielały korepetycji, które pracowały w gastronomii, które zajmowały się um, czyimiś dziećmi. I, I te osoby mają ciężko w momencie, jak łączymy to życie studenckie z czymś więcej. Um, natomiast, gdy mamy na swojej głowie tylko studia, to będzie czas wolny. Da się przeżyć, da się przeżyć. Jak, jak na każdym y, etapie z, da, swojego życia. Chciałaś nauczyć kobiety, jak mają wprowadzić w swoim życiu proste zmiany, krok po kroku, które pomogą im lepiej się czuć. Rozumiem, że to jest w takiej kwestii medycznej. A czy jakbyś miała wprowadzić do swojego życia zmiany, to co byś chciała zmienić? Czy może już jakieś wniosłaś do swojego życia zmiany, które zmieniły dużo? Na pewno dużą zmianą, którą ostatnio wniosłam, e, jest aktywność fizyczna. I od pół roku systematycznie, trzy razy w tygodniu mam intensywny, e, godzinny trening i myślę, że tak aktywna, fizyczna, co nie byłam od 15 roku życia. E. Byłaś osobą bardzo szczupłą zawsze. Ja, ja e. naprawdę widziałam, a właśnie te najbardziej kontrowersyjne jeszcze posty, co dotyczy uwagi. Ludzie są czasami w szoku, że można mieć jakąś fałdkę na brzuchu i wtedy dopiero tak. zaczyna burza w komentarzach. Ym, to prawda, natomiast wracając do tego, wspomniałeś, że ja byłam szczupła. Ym, tak, tutaj takie, takie geny otrzymałam. Przepraszam, natomiast... bo to brzmiało, że byłeś yy. szczupła, jesteś szczupła. <laughs> natomiast myślę, że aktywność fizyczna tutaj nie łączy tego z byciem szczupłym, mhm. bo można być szczupłym, a być nieaktywnym i mieć bardzo... Niezdrowy tryb. Niezdrowy mhm. tryb życia, bardzo kiepskie wyniki, gdy zrobimy badania laboratoryjne takiej osobie. Można mieć normalną masę ciała i, i, i nie ćwiczyć i też słabo, a można, można być nadwagę. Natomiast odżywiać się tak dobrze, mieć regularną aktywność fizyczną, dążyć do optymalnej masy ciała i mieć super wyniki i super zdrowie. Na pewno ufam Ci w tej kwestii, czuję się zmotywowana. Jeszcze, że tak powiem, jest początek nowego roku, to nie jest za późno wprowadzenie postanowień. Kasia, zaczęłam od tego, przedstawiłam Ci jako Businesswoman. Znaczy, jednym z tych wielu tytułów był właśnie tytuł Businesswoman. Powiedzieliśmy o Katie's. A jeszcze jest Platforma Zapytaj Lekarza, Przychodnia Internetowa. Czy ty się tam dobrze czujesz? Czy ty stworzyłaś to miejsce, z którego naprawdę jesteś zadowolona i możesz takie spełniać swoje powołanie lekarskie? Stworzyłam miejsce, w którym chciałam pracować jako lekarz i, i takie mm, warunki, których mi brakowało. I, I tak zdecydowanie jestem tutaj zadowolona i jestem z tego dumna i bardzo miło mi się tam pracuje. A jakie są takie największe różnice między Takim właśnie lekarzem, który przyjmuje w przychodnie, a takim lekarzem, no, z którym nie masz bezpośredniego kontaktu. Czy myślałaś o tym, że będzie ci to zarzucane, że przecież nie da się kogoś wyleczyć przez kamerkę? Nie wszystko się da i tutaj po prostu być, trzeba być świadomym i... Yy tak rozsądnie to analizować, bo nie wszystkich pacjentów jesteśmy w stanie przyjąć online. Natomiast dużą grupę jesteśmy, jesteśmy wtedy fajnie w stanie fajnie szybko, sprawnie pomóc. To mogą być osoby z małych miast, gdzie dostęp do lekarzy jest trudny, gdzie mają pewne wykluczenia komunikacyjne mhm. i te do, problemy z dojazdami. To mogą być osoby z dużych miast, gdzie z kolei dostać się na NFZ też nie jest łatwo, a ceny Wizyt prywatnych są wysokie, a my tutaj um, oferujemy takie spotkanie pośrodku, um, które ma dużo plusów dla, dla wszystkich. I z powodzeniem, część infekcji jesteśmy w stanie leczyć, um, część zaburzeń psychicznych um, kontynuujemy leczenie chorób przewlekłych, analizujemy wyniki badań, rozpoznajemy choroby podczas takich wizyt, zaczynamy je leczyć i tutaj doprowadzamy do poprawy stanu zdrowia pacjentów. A czy w Zapytaj Lekarza często zdarzają się takie przypadki? Czy ogólnie które są najczęstsze? Czy zgłaszają się po prostu osoby, które mają jakąś infekcję? Czy może są to też osoby, które potrzebują takiej pomocy psychicznej? Jeden i Jedna i druga grupa pacjentów jest dosyć duża. Sporo mamy pacjentów z infekcjami, łagodnymi głównie infekcjami, które leczy się objawowo, natomiast które wymagają zostania w domu. Wymagają czasami wystawienia recepty na określone preparaty, czy wystawienia zwolnienia lekarskiego, ale też mamy dużą grupę pacjentów, którzy. Zgłaszają takie przewlekłe zmęczenie, przewlekłe osłabienie nastroju, robią badania laboratoryjne, widzą, że tam jest coś nie do końca w porządku w tych badaniach i idą z tym do lekarza. My podczas takich wizyt jesteśmy w stanie rozpoznać, i to co często znajdujemy u pacjentów, to um, niedokrwistość, niedoboru żelaza, znajdujemy niedoczynności tarczycy, um, problemy z za wysokim cholesterolem, a czasami znajdujemy depresję. No, właśnie, powstała taka rolka na Twoim profilu dotycząca zdrowia psychicznego i do kogo się zgłosić w takich momentach, kiedy coś nie do końca jest z nami ok i czujemy to i potrzebujemy pomocy, i gdzie tej pomocy szukać? Tam były takie opcje, jedną z nich był lekarz POZ. I wtedy i byłam w szoku, co się wydarzyło w komentarzach, bo wydarzyło się bardzo dużo i wszyscy skrytykowali tą rolkę. Znaczy nie wszyscy, oczywiście nie generalizujmy, ale było dużo takich głosów, że no. To zdecydowanie chyba coś tutaj się pomyliło. Zdecydowanie lekarz rodzinny, czyli lekarz taki pracujący w POZ, jest dobrą osobą, do której możemy się zgłosić, która często jest najbliżej nas, jest najłatwiej dostępna. Jest to lekarz, do którego mamy zaufanie, który nas zna od dawna. Natomiast jeśli taki Twój lekarz POZ, nie wzbudza Twojego zaufania. Jeśli um, nie potraktował Cię kiedyś um, w porządku, no to zmień tego lekarza. Mm -hmm. A jak to jest właśnie mm, z takim zdrowiem psychicznym, które jest teraz takim tematem szeroko poru poruszanym i dużo osób pochyla się właśnie nad sobą, próbuje właśnie może znaleźć, może nie znaleźć, ale bardziej skupić się na tym, co czuje. Wiele zarzutów pojawia się takich, że a kiedyś to przecież wszyscy mieli tyle pracy, że nie mieli czasu na takie głupoty, żeby się zastanawiać, dlaczego ja dzisiaj nie mam siły wstać z łóżka, a teraz każdy ma depresję. Kiedyś dużo rzeczy się mówi, co jak to było cudownie kiedyś. Mhm. Natomiast kiedyś mówiono o takich osobach melancholicy, którzy nie wychodzą z domu. Pisano o nich wiersze, ci melancholicy podejmowali próby samobójcze, i tak jest do dziś. Natomiast dziś mam wrażenie, że jesteśmy coraz lepiej tego świadomi. Wiemy, że to nie jest już Jakaś taka wrodzona przypadłość, z którą nic nie możemy w stanie zrobić, bo możemy zrobić. Możemy wdrożyć leczenie, możemy wdrożyć psychoterapię. Super opcją w przypadku zaburzeń psychicznych um, z depresją jest połączenie tych dwóch metod i to odnosi skutek. Ci pacjenci później wracają i czują się lepiej, i to jest mhm. piękne. Jak taki pacjent przychodzi do ciebie po miesiącu, po dwóch i mówi, Blanka, no i po prostu inne życie. Mhm. Można poczuć taki, jak to się mówi, relief. Ach, no i za dużo angielskiego w życiu. No. Lepsze <grym> samopoczucie, lepsze samopoczucie. Bardzo, zdecydowanie, no, dużo no. lepsze niż, już, tak. i u pacjenta, i u lekarza. <grym> ja bardzo dobrze się czułam, jak oglądałam film 50 faktów o mnie. Twój kanał na YouTube jest Takim przyjaznym miejscem, powiem Ci szczerze. I wydaje mi się, że jest bardziej przyjaznym ogólnie dla ludzi niż Instagram. Bo nie wiem, na Instagramie chyba z łatwością te komentarze negatywne szybciej wychodzą spod palca, a na YouTube każdy docenia Twoją działalność. Wiadomo, może są różne treści, ale pod tym filmie, filmem 50 faktów o mnie. Pierwszy komentarz, najbardziej polubiany, to jest 463 lajki. Super kobieta, normalna i inteligentna. W końcu normalny kanał na YouTube. Cieszę się bardzo. No i, i jak to Fajne. się Kasiu robi? Jak to się robi, że 500 osób uważa, że jesteś super, normalną kobietą, inteligentną? Co ważne? Myślę, że ten podział osób i, i tych osób, które kibicuje, jest podobny na Instagramie. Tam. Tam. Też są super e, obserwatorzy, którzy bardzo wspierają. E, natomiast no, łatwo jest kogoś krytykować. E, łatwiej niż pochwalić. Zdecydowanie trzeba, e, żeby wyrazić pozytywną opinię, trzeba być dużo bardziej zmotywowanym. A jak już coś troszkę chociaż ci się nie podoba, to już napiszesz. <laughs> A za co ty byś siebie pochwaliła? E, za nieustępliwość. Dążenie do celu cały czas. Tak. A do czego teraz dążysz? Hmm. Trudne pytanie. Na pewno dążę do tego, by dobrze wychować i usamodzielnić moje dzieci. Mm -hmm. Do tego, by usamodzielnić moje firmy, bo aktualnie, zarówno w kades, jak i w Zapytaj Lekarza, jesteśmy na takim etapie, że ja jestem po prostu niezbędna często każdego dnia i wszelkie urlopy czy wyjazdy są bardzo trudne. I chciałabym e, tak lepiej to organizacyjnie poukładać mm. dążę do tego, by utrzymać tą swoją aktywność fizyczną na takim poziomie, jak jest teraz, by mieć czas uczyć się nowych rzeczy. E, na przykład właśnie teraz uczę się grać w tenisa i super sport. Mm. E, Ekstra. No, czyli masz co robić w życiu. To na pewno jesteś osobą bardzo aktywną, bardzo zmotywowaną. Tak to zabrzmiało, jak już mieli zaraz kończyć, a jeszcze jeszcze chwileczkę, bo tutaj jeszcze jedna cała kartka przede mną. W takim razie wyczytałam też kiedyś, pamiętam, na blogu chyba napisałaś coś takiego, że tak kochasz podróże i tak się one napędzają, że nieważne, czy masz dzieci czy nie, ty się potrafisz w 15 minut spakować i lecieć jak tylko gdzieś jest jakaś możliwość. Tak. A tak. skąd się wzięła taka spontaniczność w tobie, taka chęć poznawania? Trudno mi powiedzieć, skąd się wzięła. Trudno mi powiedzieć, skąd się wzięła. Natomiast faktycznie to nie jest dla mnie problem, żeby tak jechać w nieznane z dziećmi, nie mając nic zarezerwowanego, powiedzmy. Mhm. E... Czy jak byłaś mała, jak byłaś dzieckiem, twoi rodzice zabierali ci właśnie na takie wyjazdy? i Może one ci pokazały, że tak naprawdę świat stoi przed tobą otworem? Trochę podróżowaliśmy, natomiast no, to były raczej takie wyjazdy raz do roku na wakacje. Mhm. To, co było super z takich lat dzieci, dzieciństwa, które wspominam, to to, że ja na przykład z moimi ro rodzicami podróżowałam kamperem. Uh -huh. e, także zjeździliśmy kawałek Europy. E, I to były wtedy takie podróże trochę w, nie, w nieznane. Bez rezerwacji, bez planu, e, a plan się ograniczał do tego, że jedziemy do Włoch. Uh -huh. e, natomiast... No, i ja jestem gotowa faktycznie spakować się i jechać. Kiedyś jeszcze w latach nastoletnich, gdy jako piętnastolatka wybierałam studia, to wymyśliłam, że ja zostanę lekarzem i pojadę um, pracować um, w Lekarzach Bez Granic, mhm. czyli w krajach Trzeciego Świata, gdzie się udziela pomocy medycznej. No, tutaj życie inaczej mi się potoczyło. Natomiast wtedy ja jako piętnastolatka uznałam, że dobrze, chcę tam jechać, no ale znam tylko angielski. To trzeba było coś jeszcze. No i wtedy, jeszcze przed studiami medycznymi, zapisałam się na hiszpański i nauczyłam się mówić po hiszpańsku w tym czasie. <grystanie> Aktualnie nie korzystam z tego języka, więc myślę, że dużo mi już um, uleciało, mhm. e, ale myślę, że jeszcze jak dzieci podrosną, to kiedyś zrealizuję ten plan. To teraz w ogóle mnie zszokowałaś, jak wspomniałaś o tym, ambitnym planie kraje trzeciego świata, duże wyzwanie. Bycie lekarzem ogólnie jest wyzwaniem, a jeszcze w takim miejscu to wielka misja. To bardzo patetycznie brzmi. Ja nie chcę, żeby to tak no, tutaj wybrzmiało. Ale wiesz, ja po prostu, co ja mam ci powiedzieć, muszę się tego przyznać. Jak ja widzę lekarza, to mam taki jakiś naturalnie wrodzony podziw dla tej osoby. Ja bardziej traktuję to jako przygodę. Bycie przygodę? Lekarzem. Nie, taką opcję wyjazdu, okay. jednocześnie korzystania z tego, co umiem robić, gdzie mhm. mogę komuś pomóc, a połączenie z tego z doświadczeniem nowej kultury. Mhm. A czy jest ciężko walczyć z takim, może nie stereotypem, ale istnieje takie przekonanie w społeczeństwie, że lekarz to jest taki zawód z powołania, że musi się poświęcać, że on jest dla kogoś. Ciężko czasami jest zrozumieć, jak właśnie lekarze wybierają tą opcję, że rezygnują z NFZ-u. Przechodzą na leczenie prywatne i mówią, a jeden powie, lekarz to tylko chce zarabiać kasę, a drugi powie, nie no, no lekarz to z sercem na dłoni do każdego podejdzie. Mm -hmm. Co z tym zrobić? Bierz, ja tak zdecydowałam i pracuję aktualnie tylko prywatnie. Nie pracuję jako, jako lekarz na NFZ, um, natomiast... Samo to nie przełożyło się specjalnie na moje zarobki. I tutaj motywacja była zupełnie inna: bo to, co ja chciałam robić, to pracować na swoich warunkach, mieć więcej tego czasu po prostu wygodniej i bezpieczniej, i dla mnie, i dla pacjenta. I oczywiście. Będzie grupa ludzi, która powie, że to jest pogoń za pieniądzem, natomiast no, u mnie inna była motywacja. Nie jestem w stanie wypowiadać się w imieniu wszystkich medyków. Pewnie są tacy, którymi kierują głównie względy finansowe, natomiast jest duża grupa innych, którzy są um, bardzo zaangażowanymi ludźmi, a przez to, jak działa system w Polsce, wolą pracować prywatnie. Um, ale czy lekarz musi mieć super powołanie? No ja tak nie uważam. Wystarczy, żeby był wykształcony, em, aktualizował swoją wiedzę na me, na medyczną na bieżąco i żeby był empatyczny do pacjenta. Prowadził zdrowy styl życia. No jak, <noise> jak jest w stanie to połączyć, to super. A czy ty powiedziałaś, że lekarz musi mieć grubą skórę. Czy ty miałaś tą grubą skórę? Czy ona się wytwarza może właśnie podczas tych sześciu lat, kiedy chodzisz do szpitala, kiedy oglądasz te wszystkie przypadki, uczysz się? Czasami w nieprostych sytuacjach. Mhm. Czy ta twarda skóra, gruba skóra może się wytworzyć? Tak, ona myślę, że się wykształca. Um, po części u każdego medyka, yy, i na przykład to, co mój mąż mi mówi: Oj, że yy, ja już nie zwracam uwagi na takie drobne dolegliwości. I to jest prawda, bo w momencie, gdy spotykasz się z czymś dużo trudniejszym, to taki. Katar trochę przestaje cię obchodzić. To jest Katarek. Tak. No w takim razie cały czas zostajemy w kwestiach przyjemnych, ale jesteśmy w Twoim 21 roku życia, bo wtedy nie tylko rodzi się dziecko, ale wychodzisz za mąż. To tyle pięknych momentów w Twoim życiu. Jejku, no naprawdę, tylko pozazdrościć. Pierwszy taniec chyba się bardzo stresował, bo z tego, co wyczytałam, to nienawidzisz tańczyć. Nie lubię ani tańczyć, ani śpiewać, nie czuję się w tym komfortowo. A jak wspominasz ten czas, um, czas przygotowań do ślubu, całe, to, całe nie, zamieszanie. Nie było to dla mnie, myślę, że aż tak ważne i duże wydarzenie, jak dla niektórych panien młodych. Mhm. Nie wiązałam, nie uważałam tego nigdy za najlepszy czy najważniejszy dzień w moim życiu. To była decyzja, którą podjęliśmy wspólnie już. Wiele miesięcy wcześniej. E, I ten ślub, może tutaj brutalnie zabrzmie, ale dla mnie był taką formalnością, dopełnieniem mhm. formalności. E, natomiast no, mocno mnie stresowało, e, mocno mnie stresował taniec, stresowało mnie samo przyjęcie, to, że będzie tylu gości, którymi trzeba się zająć, mhm. I, i, i to e, takie było pełne napięcia. Natomiast gdy się zaczęło to już dalszą część wesela i tego dnia wspominam bardzo dobrze. No to bardzo się cieszę, że jednak skończyło się na pozytywnych wspomnieniach. Kasiu, jesteś uparta, jesteś cholerykiem, szybko mówisz, jesteś szczera. To wszystko, co wyczytałam z twoich notatek na blogu, z twoich filmów mm -hmm. na YouTube. Jak to się mieści w takiej jednej osobie? Upartość, choleryk, szybko mówi i do tego jeszcze jest szczera. Nie wiem. <laughs> A która ta cecha najbardziej się wybije? No chyba ta upartość, już tutaj będę konsekwentna. Aha. Natomiast faktycznie ja bardzo szybko podejmuję decyzje i, i później trzymam się ich i jestem konsekwentna w nich. Jestem też szczera, bo tutaj uważam, że kłamstwo zawsze ma krótkie nogi, szczególnie w mediach społecznościowych. A, Trzeba być przecież. szczerym, e, i tutaj nie ma innej drogi, nie ma żadnego kreowania się na kogoś, kim się nie jest, bo to prędzej czy później wypłynie. <grym> I takich przypadków było mnóstwo w mediach. Tak, wiemy, ale nie musimy o tym wspominać na szczęście. Ale na szczęście jeszcze sobie przypomniałam ważną sprawę, bo twój mąż jest, jest programistą, tak. a często słyszy się, że lekarze to tylko z lekarzami i biorą ślub. Czy to jest prawda? Dużo jest e, takich par medycznych, Z tego względu, że lekarze no, poznają się na studiach, mają niewiele czasu, by um, spotykać się z ludźmi z innych branż i innych środowisk, e, i dużo takich par się nawiązuje. Mhm. E, natomiast to nie jest tak, że tylko to dobrze, to mamy zweryfikowany mit, i na koniec tak zakończymy tym, co miało się pojawić dzisiaj w środku, ale jak zwykle się zakręciłam w tych moich trzech kartkach. Kasiu, co jest w twojej torebce? Bałagan. Bałagan? A w torbie lekarskiej? E, w torbie lekarskiej mam dużo większy porządek, niż w takiej kl klasycznej torebce, którą noszę na co dzień. E, raczej, u mnie zawsze jest pełno papierów. Komputer, telefon, ładowarki, kable, gumki do włosów, zabawki dzieci. E, no, kluczy nie znajdziesz. Okay. E, a dzisiaj w mojej torebce mam jeszcze coś dla ciebie. Ojej! No nie, aj, kurczę, i co ja teraz mam zrobić? Muszę tylko chyba ładnie się uśmiechnąć podziękować. No z tego jesteś mi znana, bo co tu dużo mówić, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, ja już nie jeden prezent od Kasi dostałam. I to jest właśnie ta strona kreatywna Kasi, czyli Katis. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja zaraz się tutaj będę cieszyć. cieszyć Również dziękuję. <noise> dziękuję Było bardzo. Było mi bardzo miło i serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów. To ja też pozdrawiam.